Mariusz, to opowiedz o tej ostatniej akcji, tak na spokojnie, te 8 sekund. Jak zobaczę ją w powtórce, to może będę coś pamiętał, a tak naprawdę to... No nie wiem, no to też nie była wymarzona sytuacja do rzutu, bo nagle rozgrywaliśmy akcję chyba 7-5. Zobaczyłem, że się rozstąpili Białorusini i oddałem rzut. No, na szczęście wpadł, ale chyba bym miał ciężką sytuację w szatni, gdyby jednak bramkarz to odbił. No tak, ale tak naprawdę to sami żeście doprowadzili do tej ciężkiej sytuacji. Zgadza się, no to nie był dzisiaj nasz najlepszy mecz, bo Białorusini wyszli już na 4-bramkową przewagę, gdzie kontrolowali mecz. Nie wiem, jak to zrobiliśmy, ale wyciągnęliśmy ten mecz. Bramka po bramce, obrona po obronie, walczyliśmy o każdą piłkę i też wtedy biegaliśmy już do każdej kontry, mimo że już jechaliśmy chyba na oparach, ale udało nam się przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę. Tylko mam nadzieję, że w przyszłych spotkaniach będzie mniej emocji, tym bardziej, że czeka nas wtorkowo-środowy maraton i zobaczymy, jak sobie wtedy poradzimy. Mariusz, ja myślę, że jak się już wygrywa tak beznadziejnie przegrany, wydawałoby się, mecz, to, no to w kolejnych meczach no musi być po prostu lepiej. No szczęście widać, bardzo was kocha na tym turnieju. No biorę w to w ciemno, że będzie łatwiej w przyszłych meczach, ale nie wiem, rozum mi podpowiada, że raczej tak nie będzie, bo gramy przeciwko Szwedom, gramy potem przeciwko Chorwatom. I to są tak klasowe drużyny, że jeżeli osiągną jakąś przewagę w trakcie meczu, to tak łatwo jej nie oddadzą. Macie jakiś deal z opatrznością zawiązany? A to zobaczymy w przyszłości. Może faktycznie nam jeszcze pomoże szczęście.